Siemanko, z tej strony też witam Was w kolejnym odcinku z Pyszne.pl. No i standardowo w tym miejscu, praktycznie zawsze tutaj zaczynam odcinki, bo zawsze dostaję zmaka na powstańców w tamtą stronę. Ale to dobrze, wolę to niż Galerię Rzeszów. Nieważne. W każdym razie zacząłem zmianę dosłownie w pierwszej sekundzie już wpadło mi zlecenie. Także na dzień dobry, maczek na powstańców na Strażacką. No i generalnie to od razu mi też łańcuch spadł. Także Bitwin dalej nawala. No i ogólnie chciałbym też podziękować Tomkowi, który wpłacił 5 zł. Również się pozdrawiam, Tomek. No a tymczasem lecimy z pierwszym zleceniem. No i słuchajcie, dzisiaj ogólnie jest tak cieplutko, jest tak przyjemnie, jest 9 stopni. Także nawet nie mam na sobie kurtki spyszne. Tylko pierwszy raz w roku 2023 jeżdżę w koszulce. W końcu nastał ten piękny czas. W końcu jest drugi dzień wiosny kalendarzowej chyba. Czy jakieś tam, nie wiem. Coś wczoraj czytałem na fejsie, nieważne. Jest mega cieplutko, więc się super jeździ. A dzisiaj 3 godziny zmiany, także oby się ta pogoda utrzymała. Ale mnie Google Mapy wykierowały. Prawdopodobnie jestem za siatką do tego osiedla. Bo tu jest 18E, a ja potrzebuję 18C. Niedobrze. Ej, bez kitu, to mnie tak źle wykierowało. Trafiłem nie tu, gdzie trzeba. Ale też tak bezsensownie, powiem wam, robią te osiedla. Patrzcie to, tu jest blokowisko i tędy nie da się przejechać do tamtego bloku. O, do tego, bo jest siatka. Ty, nie gadaj, że to klient się patrzy z telefonem, czy to ja. Jak tak, to nieźle. Kurde no, serio, kto to projektował? Powiem wam, że im nowsze te osiedla, tym głupsze. Ale też Google Mapy mają to źle zapisane, bo mnie pokierowało jakby zupełnie inaczej i od strony balkonów. Czekajcie, to może być auto. Dobra, na szczęście nie ma. Kurde, no czemu ja nie popatrzyłem sobie na satelitę wcześniej? O! Udało się! W końcu, kurczę! A potem jak ty pan wyjeżdżał, to się tam naciska, jakby ktoś zamknął. Dobra, dobra. To to wiem. To już ogarnę, no. Problemami, ale dowiezione. No i teraz wpadł Nordfish na Paderewskiego. Ciekawe, czy do jakiejś firmy, czy do bloku. Bo Nordfish to zazwyczaj, jak sami wiecie, wpada do firm. I ogólnie, ciekawostka. Jak możecie zauważyć na kanale, został usunięty film z prokuraturą. Usunięty niesłusznie. Wszystko było zablurowane. I no naprawdę, kurczę, nie widzę powodu, żeby usuwać ten film. Jednakże ktoś zgłosił. Nie pozdrawiam cię, jeśli to oglądasz. W ogóle zauważyłem, że ostatnio coś mega często ten Nordfish pada. Także nie wiem, czy tam są jakieś promocje na pyszne, czy potaniało, czy co. Ale Nordfish nigdy tak często nie wpadał jak teraz. Mam go wręcz częściej niż McDonalda, także ciekawe. No i Nordfish odebrany. I teraz 800 metrów do klienta albo klientki, bo mam napisane tylko Z. Także nie wiadomo, kto to jest. I nieważne, nie powinno mnie to interesować. W każdym razie tylko 800 metrów, także lecimy z tym autem. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję nawzajem, do widzenia. No i nie mam nic nowego, także wracam na maka na powstańców. No i co? System odpalił tak zwanego klasyczka, ponieważ dojechałem pod maka na powstańców, już siadałem i nagle light pump w Millennium Hall. Także świetna decyzja kolejna systemu. Wtedy, kiedy byłem pod Millennium, to nie. Dopiero jak sobie na powstańców dojechałem na spokojnie. No i z Light Palma pojedziemy na Lwowską. Także tyranka, całe miasto. Klasyczek. No ale cóż, taki jest ten system, już zdążyłem przyzwyczaić przez ten rok. No i jest Millennium Hall. W końcu, kurde. Light Palm odebrany. No i słuchajcie, dopiero teraz zauważyłem, gdzie ja to wiozę dokładnie. A mianowicie jest to szpital na Lwowskiej. Nie jest to żaden dom, tak jak myślałem. Tylko jest to szpital. Także powtórzę słowa z poprzedniego odcinka. Nie ma dla mnie zmiany bez jakiejś wizyty w przychodni, na pogotowiu, w szpitalu czy gdzieś. Zawsze muszę mieć jakieś zamówienie do szpitala, z czegoś takiego. O masakra. A no i tak, co do poprzedniego odcinka, to przypominam również o Tipli. Jeśli chcecie się pojawić na odcinku, tak jak Tomek, to możecie coś wysłać
link w opisie. A na co zbieram na tipi, zapytasz? Na GoPro 11, na nowy napęd do bitlina. Zaraz zobaczysz dlaczego, bo prawdopodobnie przeskoczy. O, nie przeskoczył, co jest? Tak, ale generalnie nowy napęd by się przydał. I GoPro 11. A dlaczego zbieram na napęd? No właśnie dlatego, zobaczcie, tak muszę wyjeżdżać pod górki, bo nie jestem w stanie mocniej depnąć w pedał, bo od razu łańcuch przeskakuje i spada. Także tak to wygląda, moi drodzy. Jest szpital na Lwowskiej. Będziemy dzwonić za chwilę. Kotminie, jak tu sobie wjechać najlepiej. Ale chyba tam pojadę pod SOR, bo to pewnie... Nie no, na SOR chyba raczej by nie zamówił ktoś żarcia. Chociaż powiem wam, że tam się tyle czeka, że możliwe. Tutaj droga rowerowa Classic. Kurczę, no gdzie to mógł ktoś zamówić? Nie mam nic tutaj napisane, no nic, będę dzwonił i się ustawię po prostu pod wejściem. Tym ludziom to się wydaje, że jak zapłacą te 50 czy 40 zł za zamówienie, to my jesteśmy z automatu ich jakimiś sługusami i będziemy wszystko za nich robić. A to tak niestety, moi drodzy, nie działa. No i generalnie jak jest zasada, że nie wchodzimy do szpitala, to nie wchodzimy. No i ja nie będę łaził przez... Jeszcze babka mówi, że daleko, no to tym bardziej nie będę szedł cały szpital i jej szukał. No bo to, kurde, no to się mija z celem, zacznijmy od tego. A dwa, że no ja nie pracuję w szpitalu, tylko ona. Więc to ona powinna przyjść. No i KFC z Millennium Hall odebrane. No i teraz stąd pojedziemy sobie na Podwisłocze 27, czyli do tego starszego Sky Towera, tego słoika słynnego rzeszowskiego. To był pierwszy taki wyższy wieżowiec w Rzeszowie. A teraz to już jest standardzik. Druga Warszawa normalnie. Klasik. No, także za jakieś 2 minutki będę na miejscu. Jednak mi się lecitko powaliło i to jest jednak ten nowszy Sky Tower. Nieważne, w każdym razie jestem na miejscu. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Smacznego, do widzenia. Widzieliście KFC dowiezione. No i nie mam nic, także spróbuję drugie podejście powrotu na Maczka na Powstańców. No i co, patrzcie jak już ta złota 44 rzeszowska się buduje pięknie. Niedługo ją otworzą. A stąd to będzie multum zamówień, już to czuję. Kurde, ale stanęli. Nawet się nie rozpędzę. Ej, powiem wam, że ten skuber dzisiaj przechodzi ludzkie pojęcie, jeśli chodzi o upierdliwość. Albo dobra, tamtędy spojadę. Znowu do Millennium Hall mnie ściągnęło. I stamtąd do tego bloku, do którego przed chwilą dowoziłem. No śmiesznie w sumie. Ale generalnie no to dość irytujące, bo już wracałem na Maka na Powstańców. Ale to będzie prawdopodobnie ostatnie zlecenie, także chociaż tyle. Ogólnie no to patrzcie to jest znowu Northfish. Co się dzieje? To jest trzeci albo drugi raz dzisiaj. I no ogólnie strasznie często coś ten Northfish ostatnio wpada. Także nie wiem, co się stało w tej północnej rybie. Czy tam... O, dobra, dzięki. Czy tam jakieś kuchenne rewolucje Magda Gessler zaserwowała? Czy o co chodzi? Ale cały czas stamtąd są zamówienia. Także... No nie wiem, co tam się wydarzyło, ale ewidentnie chyba się musiało polepszyć. No i jest Millennium Hall. Teraz tylko do północnej ryby. Oj, pan Trzosowiec był też, ale to nie szczęśliwy. W ogóle mam rozkminę, czy na Podwisłoczu 27 mieszkają w ogóle Polacy, bo za każdym razem jak tam dowożę, to wiecznie jest do kogoś, kto jest z zagranicy, autentycznie. Przed chwilą było do Ukrainki, teraz do nawet nie wiem skąd to może być. Chyba, że ktoś fake dane podał. No ale ciekawe, jak jesteś Polakiem z Podwisłocza 27, to się odezwij. Moi drodzy, ogólnie to klątwa przełamana. Wreszcie dostałem napiwek od tej przesympatycznej pani z Ukrainy. To był po prostu wzór klienta. Uśmiechnięta, miła, nie trzasnęła mi drzwiami w nos. Coś pięknego. Dziękuję ślicznie, jeśli to pani ogląda. Za 3,30 na piwku. Pogczampik. No, a tymczasem jedziemy tą samą traskę, więc fajnie było, jakby drugi napiwek wleciał. I by mi to zrekompensowało 1,5 miesiąca bez napiwków. Nie ukrywam. Hello. Here you go. Have a nice one. Bye. Słyszeliście to, jak mi ten telefon wyjebało? Ale patrzcie, szybko w ogóle nie poszła, chyba. A nie, tutaj, nie, to było. No to nie poszła. Polecam serwis telefonów Galerii Nowa. Bardzo dobry serwis. Wpadajcie tam. Na hasło też nie będzie zniżki.
W ogóle jak to teraz dowoziłem, to tam powiem wam, że taki potężny szosowiec wyszedł z windy, że to jest szok. W sensie potężny, nie że gruby czy coś, tylko taki właśnie profesjonalnie wyglądający, kurde. Ciuchy z luksy, cały strój, dopasowany, sfitowany. Najnowszy Giant TCR Advanced Pro Zero, czyli taki rowerek za 30 kafli, spokojnie. No zrobiło to wrażenie, nie ukrywam. No, a co do spraw pracy, to właśnie skończyłem zmianę. Przecież za 10 minut skończę, ale można ją uznać jako zakończoną. Także dzisiaj zrobiłem 5 zleceń, a przy tym 23 km. No z powrotem do domu to będzie jakieś 25-26, coś takiego. Także fajnie, bo pogoda spoko, można jeździć. W sumie na rzeszowskiej kładce was jeszcze nie żegnałem, także dzięki wam za oglądanie tego filmiku, widzimy się w kolejnych. Pamiętajcie o tipli, wstawieniu łapeczki w górę i suba. Siemano.